Siemaneczko detektywi, witam w kolejnym odcinku z The Occupation i załatwiliśmy w zasadzie pierwszą taką, można powiedzieć, pełnoprawną misję, gdzie musieliśmy pozyskiwać te wszystkie dowody, a tymczasem mamy chwilkę na to, by rozejrzeć się po całym tutaj Meta Entrance. Aha, you are here, czyli gdzieś tutaj po naszej lewej jest miejsce, w którym będzie czekał na nas ten strażnik, by nas prowadzić dalej. Prawdopodobnie na kolejne spotkanie z głową tego całego, jakby to powiedzieć, no do tej całej firmy, tak? Tutaj nie ma nic ciekawego. Zastanawiam się tylko tak, czy to jest po prostu taki przerywnik, że można sobie pochodzić, czy tutaj faktycznie możemy znaleźć jakieś tropy, które mogą nam być później potrzebne do czegokolwiek. Zobaczymy. Przejdziemy się szybko. Jeżeli... Aha, investigation in progress. Czyli tutaj nie ma nic ciekawego. Co chwilę mapy. Także całkiem przyjemna sprawa. Mam wrażenie, że tutaj miał być jakiś telefon. Ale jak widać, chyba go brakuje. No i tu jest jakieś takie wielkie... coś. Musiałbym zobaczyć jeszcze raz na mapie, jak to się nazywa. Ale tutaj są ludzie, jest jakieś zgromadzenie. Bardzo możliwe, że... No tak, kwiaty, okej, okay, upamiętniająca i przemowa. Right. I know most people couldn't be here today, it's the weekend, but... I just want to thank everybody who was able to make it in. I guess I should start by saying that we will not be intimidated. That we will not stand without a fight. Okay. The people who stand against us, they don't want change. In fact, they fear it. And they won't stop until we fear it too. I'd also have to say that... Ugh, not this again. Yeah. Sorry. I have a letter here from Mrs. Foster. Many of you may have known her son, who is... sadly lost in the attack. She writes, My son was many things to me, and to those who knew him best. A loving brother, a good friend, and someone to make you laugh when times were at their hardest. I do not know all of you the way my beloved son did, but I like to think that all the things I saw in him, you also saw on a daily basis. Aaron wasn't the only person to be taken in that blast, but he is the only one I can talk about with any certainty. And that is to say this. He died knowing that every one of his colleagues will not let his death have been in vain. That the family he raised will not live in a world devoid of the presence of his actions. That his deeds whilst alive will live on through all of us in his death. And that we would not falter to do justice to his memory. To the memories of all the families affected in this terrible time. I do not know all of you the way my beloved son did. But I think fondly of you all, and I cherish the kindness you've shown our family in our time of need. Aww. Kindest regards, Jennifer Foster. Now, if we could all bow our heads, we'll observe a moment of silence. Ej, ciekawe, czy to będzie faktycznie minuta. Kurde, później znowu ustawię ten stoper. Ej, wait. O, goddammit, naprawdę? Minuta tak o? Tak minęła minuta? To ciekawe. Jak to poniekąd miało być... real time. Scarlett Carsten. Dobrze widziałem? Miejsce wypadku. That photo was taken the day before it all happened. How fragile a life can be. It can all shatter in an instant. Dobra, koniec patrzenia na zdjęcie, lecimy dalej. I to jest
Kurde, to jest tak podzielone, że ona zazwyczaj jest w takich miejscach, w których, no, do których ja bym się tak czy inaczej nie mógł dostać. No tutaj raczej nie zejdziemy. Nie mam zamiaru schodzić. Server room that held all the information. Destroyed. W ogóle wszystko tu zniszczono, tak by the way. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Obvious paths to take me to where Michael had been found. A to jest drabina? No, znaczy nie pomyślałbym, że to jest drabina. Raczej... What's Michael even doing in there? He shouldn't have been... He should have come home from work. Molly to sleep and we should have been eating a curry on the sofa with a glass of wine for God's sake. No czasami tak jest, że ktoś znajdzie się w takim miejscu, w którym nie powinien. No i... Jakby ludzie wiedzieli, że gdzieś ma się wydarzyć coś złego, no to prawdopodobnie by tam nie poszli z własnej woli, prawda? Więc no... Jedyne co mogę powiedzieć, tak bywa. I couldn't understand it at the time. How would it come to this? Code Department. Okej. Spadnie. Się otworzyło przejście. To już wiemy gdzie iść. We were talking about the future. That seems so stupid now, doesn't it? There's no way I could have known. This would hopefully help me find my way a little better. O, coś tutaj można było... Można było zrobić? Nie, 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 nie chcę, nie chcę mykać, chcę właśnie otworzyć, nie wiem czy... Okej... Mogę to jakoś obejść? Cyk... No właśnie, i tutaj mam... Wymaga karta klucz. Staff locker. Nie wiem w zasadzie, po co ona tutaj przyszła i czego ona konkretnie tutaj szuka. Nadal nie mamy karty. Tutaj też nie mamy karty. Lives lost. James, he was around for dinner with Amy just 2 days before all this happened. Jacob, so much fun. Thoughts in the basement. He'd cry out for help as Michael would pretend to be a tiger stalking. To ciekawe. W ogóle, czy używa się faktycznie takich naciągaczy, żeby coś nie poszło? A tu musiał być w ogóle potężny wybuch, nie? A tutaj znowu. Potrzebna jest karta klucz. A! Proszę bardzo. Michael Carson. Działać to będzie w ogóle jeszcze? Jakim cudem tu jeszcze w ogóle cokolwiek działa? They woke up that morning, went to work and never returned. Michael's towel still sat on the floor where he left it. Can't bear to pick it up. He should be the one doing it. I was told him to clean up after himself. He never listened. Doors were blown out. I pushed and clawed my way through. I had to see it. I had to see where he... I climbed. A nail, it tore my jumper. Can you believe it? My husband was found in the room next door, and for a split second, I actually paused to care about a torn jumper. Trapped. A tu co? Teraz jak? No exit. And they said all the metal was burning hot. Did he suffer? Hey, hey, hey. That's the not knowing, isn't it? That's what really haunts you.
Tędy też nie przejdę. O, coś tutaj było. No nie mówcie mi, że przejdę po... O, come on. Somehow it survived the blast. The irony of it wasn't lost on me. Po pierwsze, nie ma zasilania. Potrzebujesz dysku o dużej pojemności. Dysk o dużej pojemności. No dobra. Rozumiem, że tutaj gdzieś to znajdę, tak? Tam jest jakaś teczka. Bardzo możliwe, że tam gdzieś się zapodziała jakaś dyskietka też. O nie, najgorsze. Nie, proszę. Okej, dobra, udało się wejść. Tutaj czasami to wchodzenie na przeszkody jest strasznie dziwne. 112, rozumiem, że to jest szafka. Tak się nazywa szafka, tak? Lodged in the pneumatic system. I thought about Michael. In his last moments, struggling to get to it. Kurde, ja tego nie otworzę tego. To prevent the overheating. Chyba, że... No hope of reaching the fuse box. A nie, to jest wyłączenie, tak? To jest włączenie. I to jest włączenie. I teraz tak, czy to się odpaliło? Tak. Room code 122. 1, 2, 2. Not recognized. Entered ID is self. Capsule in dock. Please remove or enter room code. A nie jestem w stanie tego otworzyć? No właśnie, kurde, nie jestem w stanie tego otworzyć. A tutaj? To jest 111. Cyk. No to dobra, to wyślijmy do 111, bo 111 drzwi jesteśmy w stanie otworzyć. Zobaczymy. Myślicie, że tam poleciało? Ha! Cyk. Mamy to. Nie, weź, tylko otwórz. Dobra. Czy możemy tutaj w takim razie włożyć tą dyskietkę? Tak, wykryto dysk startowy. Wystartować? No tak. Rozruch serwera. Pytanie, czy my znowu będziemy chcieli jakkolwiek zgrać te informacje? O, i tutaj jest prawdopodobnie to sama SPU FF... O, come on. SPU FF7. Potwierdź tworzenie kopii zapasowej pliku. Czyli kopia zapasowa po prostu na dyskietkę. Okej, pytanie tylko... Po co tyle razy jakby dostawać się do tego serwera? Przecież ona już nie raz do niego się dostała. Następnie. Okej, pliki zarchiwizowane. Oho. Loss of power. Loss of hope. No co wy mówisz? Nie mogę wziąć tego. No to co mi z tej kopii zapasowej na dyskietkę, jak w zasadzie... O, come on. No to się chyba zhajsyło wszystko, co? A, teraz już nawet nie jestem w stanie tego włączyć. The police say that the building was unstable, though paramedics weren't allowed in for days. Puf. Ale zaraz to wszystko. Hearing Michael twice was almost too much to bear. Podwójny pogrzeb, no bo kurde, jeżeli on tam, według tego co ona mówiła, on tam nadal był, nie wyciągnęli go, a budynek się jeszcze walił.
Dziwne. No dobra, prawdopodobnie po tym przerywniku tej kobitki będziemy mieli kolejne zadanie, na którym będzie ograniczona ilość czasu do tego, żeby zdobyć informacje. Gra zostanie zapisana ponownie na końcu rozdziału. Security is tight in the meta center, so your second meeting might be a little harder. Try and give yourself another hour to prepare if you have the time. Alex Dubois worked for Chance Crow, so find out what he knows. Don't let me down. A, don't let me down. Cały czas tylko don't let me down. Ja muszę wszystko robić. Aha. Jest tak zwany... Nie, no to raczej są tylko i wyłącznie wspominki ludzi, tak? Którzy zginęli w wypadku. Więc nie ma tutaj raczej... O, a propos. To ostatnio uratowało nam całkiem nieźle tyłek. Wentylacja. Wentylacją możemy zajść w całkiem sporo miejsc. Nie mamy żadnej kasety do odtworzenia. O nie, przepraszam, nie chciałem zmknąć. Jezus Maria, jestem straszny. Security desk. Marina Marpi. Halo, to do mnie? Harvey. As you know, we've had lots of people calling up Gale and claiming they have information on who caused the explosion at the Bowman Carson building. We had one just a few minutes ago, which seems to hold some weight. A family member of one of the workers killed in the explosion mentioned that they were at a tour this morning where you are right now. Have you seen any evidence of this? If you can find any evidence at all of a cover-up, please keep it with you. Again, it seems very conspiracy theory, but you never know. Chat soon. Może to faktycznie jest jakiś ten trop odblokowany wybuch. Okej, okay, zobaczmy co mamy. Mina słyszała od kogoś, kto odwiedził dziś metacentrum, że istnieją dowody świadczące o tym, że nie było to dzieło jednej osoby. Get access to the site and find evidence of a cover-up. Nie wszystko jest jak widać przetłumaczone niestety. Okej. Okay. I pytania. Mówiłeś o zmianie przed minutą ciszy. Co możesz mi powiedzieć o eksplozji? Chciałem zapytać o automatyczną sekretarkę Carly. Dobra. To trzeba szukać w takim razie. Mamy niewiele czasu. Nie wiem, o której dokładnie się widzimy z tym gościem. Marpina Marpi, copy editor. Prawdopodobnie tam będzie też coś ciekawego. Demo 4x5. Notatka. Zmięta? Nie. No, nieprzetłumaczone, okej. Okay. Ale na szczęście nic nie jest jakoś takie wielce ważne, żeby sobie zawracać tym głowę, no bo jednak nie wpadło nam jako tropy, prawda? Więc pozwolę sobie to pominąć. Rozumiem, że to jest miejsce, w którym możemy normalnie przebywać, tak? Tutaj dopiero wchodzą klocki, chocki, klocki. Daniel Hilben, Head of Security. Okej. Okay. Nowa wskazówka. Nie. Spokoju 102 na pierwszym piętrze Emitech organizowała wycieczki po miejscu wypadku. Pokoju 102. For all visitors here for the incident site, to please gather outside the office. Okej. Okay. Tutaj są kolejne miejscówki, do których nie jesteśmy w stanie wejść. Czyli tu jesteśmy totalnie zablokowani. How many grints have you actually seen robbing or vandaling in the streets? None. That's how many. But you read the news, and you think you couldn't leave the house at night. Hmm. And you know what? If you don't want the French here, then yes, put down your bloody niggas. You know what I mean? Quiche. That's another one. All the nice cheeses. Half the words we use every day. Myślę, że ktoś nas zauważy w publikacji dla kobiet. You
you're gonna get rid of the people, then you can stop being hypocrites and all. I don't mean to preach, but it just really puts me in a sour mood. You know. I do, man. I'd love to hear more, but Dan's got me on patrol. I'll catch you later. Okej. Okay. Panowie sobie trochę pogadali, a w koszu? Rolka papieru toaletowego, kompas i żeton. To weźmy żeton oczywiście. Kompas? To nie jest kompas! Kurde, to jest cyrkiel! Kto to tłumaczy? W ogóle mam wrażenie, że to tłumaczenie jest troszeczkę taki Google Translator. Naprawdę. A, zamknięte. Jedno i drugie. Wentylacja. Ciekawe. Nie jest... O! A, czyli jesteśmy w stanie otwierać to, dobra. Wydawało mi się, że jest wszystko pozamykane. Na pewno nie ma w żadnej skrytce nic, co by mnie mogło zainteresować. Nie. Ja nie palę, wypraszam sobie. Żeton, jakby coś trzeba było drukować jeszcze ewentualnie. Czy to jest sauna? Ej, to wygląda jak sauna w ogóle. Fajnie się tu bawią. Żeńska szatnia. Ua. Men's locker room. Myślę, że coś... Ja tak się, kurde, tutaj szwędam. Mam wrażenie, że w ubikacji to raczej mało co znajdziemy. Aha, czyli możliwość otwarcia. Dobra. A w męskiej szatni? Nie sądzę, żeby ktoś tutaj zostawiał jakiekolwiek informacje, które mogłyby być oskarżające kogokolwiek. No ale warto sprawdzić, prawda? Jak tropy, to tropy. Pytanie tylko, ile mamy na to wszystko czasu. Proszę bardzo, fioletowa karta dostępu. Bardzo ładnie. Czyli jednak warto było, nie? Męska szatnia. Fioletowa karta dostępu. Mega ważna sprawa. Kolejna wentylacja. Garage. Możemy bezpośrednio wyjść prawdopodobnie. Siema. Dzień dobry, dzień dobry. Hi. Hello. Ciekawe. List. Znalazłeś ją. Notatkę przeczytałeś. Przestać na tym nie możesz. Droga jest jeszcze daleka. Twoja pieśń miłosna oczekuje w szatni kąpielowej. Następna wskazówka jest schowana. Nie powiem, który pokój. W szatni kąpielowej. Naprawdę? Listy miłosne? Are you insane? Czekajcie. Kolejny trop w ogóle nam się odblokował. Jeszcze nie wiadomo do końca, o co chodzi. Druga wskazówka może znajdować się w jednej z szatni przy basenie. A pytanie, gdzie jest basen? Przepraszam, mogę tutaj? Bo tutaj jest zejście do kanału, to tak średnio. To wygląda jak jakieś właśnie natryski, coś ala... No ale to nam, kurde, nic nie da. Chyba, że... dobra. Tu jest, w szatni... Dobrze widziałem? Łaźnie Turinga. Druga wskazówka może znajdować się w jednej szatni przy basenie. Szatnia przy basenie. Czyli to albo to. Druga wskazówka. Myślicie, że gdzieś tutaj? Bo kobiece szafki chyba przejrzałem wszystkie, nie? Nie ma tu nic. W ogóle to jest strasznie zniszczone wszystko, nie? Szatni przy basenie. A tu? To nie jest konturówka, to jest jakiś pędzel. Tu nie ma nic.
Ewentualnie w damskiej jeszcze, jakbym mógł to dokładniej przeszukać. Kolejna wskazówka. Bo to nie są drzwiczki do otwarcia. Dobra, cofnijmy się w takim razie do tej szatni. No bo jak kobieca, to kobieca, nie? Tu nie ma nic. Czy tak, kurde, przeszukam troszkę dokładniej, ale no nie ma. No chyba, że ewentualnie to było to, że ta karta, tą kartę znalazłem. Albo tu? Nie. Tu mi nic nie interere. Pod spodem? Też nie. No dobra, no to trudno. Nie znaleźliśmy, może później nam coś wpadnie w ręce. Kurde, te drzwi otwierające się w jedną albo w drugą stronę. Przyzwyczajeni jesteśmy w grach, że się otwierają w obie strony, nie? Tak patrzę, czy coś tutaj jest w tych boksach w ogóle. Co to są inne boksy? Ha! Kolejna wentylacja, słuchajcie. Bardzo możliwe, że jesteśmy w stanie praktycznie wszędzie dojść za pomocą wentylacji. Okej. Tutaj z tego co widzę niebieskie przejście. Magnet active. A my jaką mamy kartę? Nie, to nie jest ta karta. To chyba była fioletowa, tą którą zdobyłem. Chciałem rozstawić. Cooling unit 1, 2, 3. Czyli możemy ewentualnie wyłączyć zasilanie. Nie biegać, bo się można poślizgnąć sobie głupią gębę rozwalić. Postaram się. Dobra, tutaj nic. I teraz tak, stamtąd przyszliśmy. Jeszcze ogarnę, tutaj są natryski. A tu? Tu jest zablokowane, tak? No dobra, to wejdę w takim razie na wyższe piętro. Za pomocą tych schodów. Tak, na razie to z tymi tropami tak średnio. Kolejna wentylacja. Można ładnie zwracać na to uwagę, nie? Że tu jest kolejna wentylacja. Pytanie tylko, czy chcę tam iść. Na razie nie. W wentylację na razie nie wchodzę, bo później nie będę wiedział, gdzie tą wentylacją w zasadzie dojdę. Muszę się jeszcze zorientować w temacie, jakby... To tu jest tak mrocznie w ogóle. Tu wejść normalnie, tak po bożemu? Tak. Pytanie, co to jest za miejsce? Na krześle siadać nie chcę. Demo 3 na 5. Okay. So, zasilanie. My British accent, so I don't have to put any more lies on my resume. Zasilanie. Nie ma. 192. Ale można otwierać drzwiczki. Tak, by the way. Więc dobrze wiedzieć. I teraz tak, tu jest zejście na niższy poziom. To tam byliśmy. Te drzwi mnie interesują. Tam zostawiłem tą kasetę, ale raczej to nie jest nic, co mogło mnie interesować. O nie, zamknięte. Ajajajajajajaj. Dobra. Tak jak zamknięte, to bardzo możliwe, że jesteśmy w stanie wejść tam którymś z tych wentylacji. Bo raczej ta wentylacja, która jest tutaj poniżej, czyli na poziomie basenu, nie przyda nam się do tego, żeby zwiedzać górne poziomy, nie? No? 201 pokój. Area. Tam jest fioletowa ta. Fioletowe drzwi. Do których mamy. Biuro. Tylko że on tu jest. Mr. Miller. What are you doing here? No, I don't want to answer.
useless. I'm not telling you what's in my safe. W sejfie, tak? Kod do sejfu. Ha! Pytanie, gdzie jest sejf? Stuff to do. Idź spać, spokojnie. Kod do sejfu mamy. Słyszę, jakby ktoś tu szedł. Nie, Stevie, proszę cię. Kurde, Stevie. No. Safe. Watch out. My fault. I hit the report in the safe. You got me. Safe może spaść. Drogi mnie, widziałem Częstokroju idącego na miejsce wypadku. Czekajcie, wiecie co? Zróbmy sobie tak. Ja to wezmę. Ja sobie to przeczytam stąd. Albo przynajmniej zobaczę, co to było. Częstokroju ukrył coś w sejfie w wieży zegarowej. Aha, wieża zegarowa. Hasła do komputerów, klawiatur i innych urządzeń w okolicy zakładu. Wieża zegarowa safe 1108. Idzie tam? I hid the report. I didn't mean to kill him. I can't live with myself. Don't go over there. It's not safe. Jakaś obserwacja. Get down. Znajduje się faks. Pytanie, po co mi faks? Dokument do przefaksowania. 351. A co tutaj jest? Secret safe 6834. 6834. What are you doing here? 6834. Nie działa? Czekajcie. 6834. 6834. No to chyba jest ten. 6834. A ten drugi? 1108. To jeszcze co innego. Kurde. Shit! On wstał! Tu jest w ogóle 5801.
6834? Skąd oni to wzięli? Pięć, osiem, zero, jeden chyba. O, czekajcie, kończę rozmawiać. Wiecie, czy tutaj pager? Rozmowa telefoniczna. Nie mam teraz czasu na rozmowę telefoniczną. Pięć, osiem, zero, jeden. Gdzie on poszedł? Pięć, osiem, zero, jeden. Kod prawidłowy. Okej. Ale swoją drogą jest tutaj też ten. Wentylacja, jak widać. Wydaje mi się, że ktoś tu może wejść. No co, pager? No kurde! Call me. Nie mogę teraz kolnąć. Mi się wydaje, że ktoś tutaj będzie wchodził. Jest tam ktoś? Dobra, ile zostało? 27 sekund. Pisek raczej mi średnio potrzebny. W koszu nie ma nic. Kanapka. Dobra, otwarty safe. Oh shit. Stevie? Stevie, mógłbyś się przestać? Stevie jest naprawdę irytujący. Tam? Dobra, teraz tak. Cyk. Cyk. Płyta winylowa, jakkolwiek byśmy to mieli, nam by było potrzebne. Naprawdę? Chcecie mi powiedzieć, że tylko i wyłącznie tubę udało nam się znaleźć? Shit. Floor 2. Czyli to jest maksymalne piętro chyba, nie? No
No floppy disks detected. What's up? No nic tam, tak, tak sobie chodzę. Można też wyjść oknem. Ciekawe. Ktoś był umówiony, żeby do nich, do kogoś zadzwonić. Please wait here for your meeting with Chance Crow. 17:30, którą mamy. Jezu, to nie aż tak dużo czasu nam zostało. Tutaj jest staff only, więc Stevie, no niestety, w jakiś sposób nam tu będzie to wszystko przeszkadzał w tym, żeby tutaj wejść. W tym często to są jakieś fajne tropy. Od ponad 3 tygodni pracuję w biurze w piwnicy i nadal mam bóle w klatce piersiowej. Bywa. Z wyrazami szacunku. Okej. Okay. Notatka. Ten plik, o który prosiłeś, jest w schowku mojego samochodu. Muszę udać się do mojego biura, aby przygotować się na spotkanie z panem Millerem, ale możemy omówić jego treść po tym, jak już opuścił budynek. Okej, okay, zabieramy. I nowe tropy. Tak. A, czyli kilka tropów jest tutaj. Okej. Okay. Ma zapasowy dysk dostępu w schowku swojego samochodu. Dobra. Dwa tropy. Ciekawe, ile tych tropów będzie ogólnie. Tutaj też tylko staff only? Okej. Okay. No, ewentualnie tutaj można było zobaczyć, co tu się znajduje. A kolejne... O Jezus Maria. Nie, nie, zablokowałem się. O nie. Dobra, nieważne, odblokowałem się. Pyk. Można łazić, aha. Kumam, nie, czekajcie, nie chcę tak. Tylko chcę tak. Cyk. Cyk. Aj, prawdopodobnie dzięki temu jesteśmy w stanie wejść tam, gdzie jest tylko i wyłącznie staff room. Z góry możemy spuścić drabinę. Nie, nie, nie. Idź. Tam. Z góry możemy spuścić drabinę, pewnie będziemy mieli coś w rodzaju skrótu, nie? Tu z kolei demo 5x5. Średnio potrzebne. I wejść tutaj, gdzie? Na... Nie jesteśmy pożądani. Ale dobra, słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już takim zamykającym sprawę tą do 17:30. Oj, przepraszam. Na razie, pa, pa.